ja takiej filozofii teatru, która przyjmuje, że teatr się wywodzi z rytuału, z takiego działania, które zakładało uczestnictwo wszystkich, całej społeczności w działaniu artystycznym. I uważam, że tego właśnie brakuje nam współcześnie, że zbyt ostre są te granice między artystami występującymi, a tymi ludźmi, którzy przychodzą i po prostu oglądają tą produkcję artystów. Kiedyś było tak, że społeczność wspólnie tworzyła i jakby chodzi o to, żeby wrócić do tej sytuacji. Ja zaczynałam w latach 80. w Gardzienicach. To jest ośrodek praktyk zadranych Gardzienicy, który się mieści w Gardzienicach, mieści się nawet w Gardzienicach pod Lublinem, na wsi, 35 km od Lublina, i który tam został założony po to, żeby jeździć i eksplorować wschód Polski. W jakimś momencie działanie swojego teatralnego, które trwa tam 30 kilka lat już, pojawiła mi się taka myśl, że potrzebny jest kontekst, żywy kontekst ludzki i jakaś bliższa relacja właśnie z tak zwanym widzem. I zaczęliśmy szukać, to są oczywiście już szereg razy przekonałam, że podlegam pod takie ogólne tendencje kulturowe i to, co ja wymyślam, wydaje mi się, że jest moje, a tak naprawdę potem patrzę na bok, a to inni robią to samo. No i właśnie to jest to wychodzenie do widza, poszukiwanie widza. Teatr zaczął, ten teatr niezależny, bo ten reprezentuje tak zwany teatr niezależny, teatr fizyczny, czyli taki nieinstytucjonalny, ale który się całkiem dobrze ma w Polsce i który był bardzo dobrze rozwijany w jakichś momentach historycznych, to ten teatr zaczął wychodzić na ulicę, zaczął wychodzić do różnych środowisk i oszukiwać widza. Dlatego, że jest to straszne, jakby mamy spektakl na przykład, w którym bierze udział około 15 osób i na spektakl przychodzi 7. Mieliśmy takie doświadczenie, pojechaliśmy ze spektaklem do Cardiff, w stolicy Walii, i oni tam nam zmontowali 10 przedstawień w jednym ciągu, mieliśmy pokazywać, a to było miasto wielkości Lublina, w którym mieszkałam, czyli tam 400 tysięcy mieszkańców. I wychodzimy na pierwszy spektakl, no było jeszcze tam z 50 osób, a na drugi spektakl wyglądamy przed rozpoczęciem spektaklu, patrzymy, a tam jest normalnie po prostu no 10 osób przyszło. I musieliśmy się bardzo szybko przestawić na inny rodzaj kontaktu z człowiekiem, z widzem, bo ten teatr jest oczywiście bardzo blisko. Widza nie ma takiego tradycyjnego podziału na widownię i gdzieś parę metrów dalej scen. Później wtedy przestawiliśmy się na tą sytuację nową i zaakceptowaliśmy ją, ale nagle w sobotę przyszło 100 osób i my po prostu w panice mówimy, chyba musimy ich podzielić, połowę odesłać, bo nagle trzeba się znowu przestawić. To są rzeczy może abstrakcyjne dla nas, ale dla aktora to są istotne rzeczy. Zresztą no, jak się pracuje z ludźmi, to wiadomo. I ja sobie pomyślałam w tym momencie, nie, to jest koniec, ja już naprawdę nie wystawiam się więcej na takie pośmiewisko i jakąś taką sytuację, w której jestem jakby tym petentem, który poszukuje nagle tutaj, chce coś dać ludziom, a to nie ma nikogo, kto by był tym zainteresowany. I dlatego właśnie zaczęłam ja, ale też i w ramach Chorea, zaczęliśmy szukać po prostu okazji do uprawiania swojej aktywności. I zaczęliśmy działać w różnych miejscach, nietypowych. I
tutaj ten moment edukacyjny to jest działa w dwie strony, dlatego że edukacja jest, oczywiście edukuje się odbiorcę, bo to jest ewidentne dla mnie, że po prostu gdzieś tutaj jest problem tego typu, że nikt nie przychodzi na to, co ja nie konsumuję kultury, dlatego że gdzieś jest ta luka właśnie w edukacji. I że trzeba się zwrócić do młodych ludzi przede wszystkim, żeby sobie wychować odbiorcę. Ale też ten moment edukacyjny działa w drugą stronę, bo jeżeli ja wchodzę w taką dziwną dla mnie sytuację, niekomfortową, to ja też podlegam temu procesowi edukacji. Co jest dla artysty bardzo cenną sytuacją, bo, ponieważ posuwa jego proces myślowy, proces twórczy. I no to może teraz tak o tych konkretach. Pierwsza rzecz taka o takim profilu społecznym, bo my działamy, Korea działa w Łodzi. Łódź jest miastem bardzo skomplikowanym takim pod względem społeczno-socjologicznym. Tam jest naprawdę bardzo duży procent takiego ludzi, którzy są naprawdę zaniedbani społecznie. I to jest jeszcze tak na dokładkę, że zazwyczaj w miastach to jest tak jak na przykład w Warszawie, że są takie strefy. Praga jest bardzo tak miejscem zaniedbanym społecznie, natomiast reszta Warszawy jest na dużo wyższym poziomie. W Łodzi jest to tak, że to jest tak przemieszane, że bardzo płynnie się przechodzi z jednego sektora do drugiego. I to stanowi o właśnie jej atrakcyjności tak naprawdę. I pierwsza rzecz, jaką Korea zrobiła o takim wymiarze społecznym, ale też i zawsze dbamy o to, żeby to był wysoki poziom artystyczny, to było Oratorium Dance Project. Taki projekt, który był wzorowany na podobnym projekcie organizowanym w Anglii i w Berlinie. Adresowane było do środowisk emigracyjnych i wzięto na warsztat Święto Wiosny. Myśmy poszli z tym trochę dalej, dlatego że napisaliśmy własną muzykę do tematów antycznych, ponieważ Korea, Stowarzyszenie Teatralne Korea powstało, było dedykowane na samym początku właśnie temu tematowi antycznemu. I napisaliśmy muzykę, stworzyliśmy chór 60-osobowy amatorski. Stworzyliśmy balet 60-osobowy, też amatorski, i nawiązaliśmy przy realizacji tego współpracę z Filharmonią Łódzką, która dała orkiestrę i chór. No i było to, czyli było tam w porywach 200 osób działających na scenie, chyba 200 osób. Wielka orkiestra i dwa chóry i jeszcze ten balet, który tam tańczył. I to był cały przekrój wiekowy, dlatego że tam byli też właśnie seniorzy i bardzo małe dzieci. Zazwyczaj właśnie z jakichś świetlic środowiskowych, z różnych po prostu miejsc. Ale okazało się, że jest to wtedy dużo łatwiej, jeżeli się ma tylu uczestników na scenie, to oni oczywiście zapraszali swoje rodziny i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście o to chodzi, bo tak się buduje środowisko. Jeżeli jest, nie jest to sytuacja anonimowa, kiedy są te siatki powiązań różnego typu, no to jest właśnie ten czynnik kulturotwórczy jeszcze dodatkowy. I udało nam się z tymi ludźmi, z śpiewającymi w chórze i tańczącymi, utrzymać, do tej pory utrzymujemy z nimi kontakty robocze, bo na bazie tej formacji tanecznej powstały takie przedsięwzięcia, które dzisiaj tutaj
tydzień temu było prezentowane takie przedsięwzięcie pod Korei pod tytułem Widomi. To był spektakl zrealizowany z ludźmi niewidomymi we współpracy właśnie z tymi ludźmi, którzy uczestniczyli w tamtym projekcie w 2011 roku. To chyba było. I udało się przez te lata utrzymać z nimi współpracę i podnieść ich na wysoki poziom artystyczny. Niektórzy poszli do szkół teatralnych i niektórzy po prostu traktują to zajęcie jako swój zawód. Później zaczęliśmy robić projekty w takim jednym wielkim cyklu nazywanym Uwaga, człowiek, napięcia miasta. I to był taki moduł, w którym się poszliśmy w różnych kierunkach. Na przykład robiliśmy spektakl z ludźmi bezdomnymi. Mam tutaj ten spektakl, on jest nie spektakl, tylko w ogóle film, który był nakręcony przy tej okazji. Chciałabym wam puścić, ale on jest dosyć długi, także może to, nie wiem, czy to będzie czas na to, bo już pewnie jestem, zbliżam się do końca swojego czasu. Więc może sobie darujemy. www.korea.com.pl Więc zachęcam. Później w ramach tego projektu robiliśmy takie działanie na ulicy Abramowskiego. To jest taka ulica, która stworzona została dla ludzi właśnie zaniedbanych społecznie. No i jeszcze nadano właśnie takie imię Abramowskiego, czyli takiego antropologa, który zajmował się działaniami o kierunku społecznym. O, to są Lula Walki, to jest tutaj poprzednio był właśnie projekty może. To jest właśnie ten chór, rytm języka, to jest spektakl Widomi, to są wszystko projekty społeczne. To nie akurat. To można obejrzeć tutaj. Tak, można obejrzeć wszystko na stronie, także zachęcam. Tam jest. O właśnie, to jest bardzo dobry też film właśnie o pracy na tej ulicy Abramowskiego. No tam te kupy to jest po prostu kosmos. To się nie da opisać. I tam też w ramach tego projektu sadziliśmy rośliny. Niestety nic się nie zachowało, absolutnie po pół roku, czy nawet po dwóch miesiącach, nie ma najmniejszego śladu. Po prostu ja tam, jak teraz jeżdżę do Łodzi, to mieszkam na tej ulicy, więc widzę, że nic z tego nie zostało. Też takie inspiracje tuwimowskie robiliśmy na takim dużym osiedlu Redkinia i na Manhattanie łódzkim robiliśmy, wzięliśmy na warsztat właśnie teksty Tuwima, które były prezentowane na dole. Widownia wyglądała z okien i tak to się odbywało. Specjalizujemy się w działaniach muzyczno-ruchowych. No to idzie zawsze na pewno te dwie składowe są, ale też jest nieuciekawa od różnych innych możliwości. To wynika z filozofii naszego teatru, bo teatr fizyczny i taki niezależny to jest teatr, który zawsze się odwołuje do zespołowości i do działań partnerskich, czyli do takiego bliskiego kontaktu z człowiekiem, co od razu jak wystawia nas w pozycji takiej filozoficznej, w pozycji takiego człowieka, który szuka kontaktu z kimś, bliskiego kontaktu z kimś drugim. Miasto przekazało budynki, projekt unijny, genialnie odrestaurowana przestrzeń, no, kilkakrotnie większa niż Krzywy Komin, gdzie jest też Art Inkubator, czyli przestrzeń dla przemysłów kreatywnych, czuwający nad tym dyrektor, który no, myślę, że jest ogromnym wsparciem dla tych działań Maciej Trzebeński. Czyli jest ta baza, jest miejsce, jest zapewniony byt. No oczywiście na działania jest pozyskiwanie trzeba pieniędzy, ale jest ta baza i to jest myślę, że najważniejsze
sądzę, że tak powinno zostać i chwała, że w pewnym momencie, kiedy Kornela przyszła do Łodzi, postanowiła tutaj zostać, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Miasto zrozumiało, że należy w ten podmiot zainwestować, trzeba zrobić wszystko, żeby tych ludzi z ich pasją oczywiście wytrzymać.